Jeżeli robiłeś coś w świecie i byłeś w tym dobry, poza jakimiś skrajnymi przypadkami grzechu, tak? Ale jeżeli, nie wiem, robiłeś pieniądze w świecie, robiłeś hajs, nie bałeś się inwestować i to było dobre i to przynosiło tobie zysk, to w Królestwie możesz to robić 100 razy lepiej. Amen. Ludzie, ja ostatnio zrozumiałem taką prostą rzecz, że jestem genialnym muzykiem. Amen. Jestem geniuszem muzycznym. Znalazłem przez przypadek stare moje nagrania sprzed 5-6 lat. Więcej, nawet niektóre sprzed 7-8. Ja tego słucham, mówię, Boże, przecież ja robiłem tak niesamowite rzeczy. Na przykład brałem wszystkie swoje gitary, 8 gitar brałem do studia, nagrywałem sobie utwór instrumentalny, sam to później miksowałem, wszystko z tym później sam robiłem. Powstał dzisiaj 9-minutowy utwór. W 100% instrumentalny, gdzie ja grałem na wszystkich instrumentach. Może nie naraz, tak? A nagrywałem jedną ścieżkę, następną. I mówię, Boże, dlaczego ja tego teraz nie robię? Dokładnie. Ja potrafię to robić 100 razy lepiej teraz, mam twój potencjał. Ja w ogóle mówię, Boże, już nigdy więcej nie podejdę do daru, który we mnie włożyłeś, jak do śmiecia. Już nigdy więcej nie będę poniżał twojej mocy i tego, co mi dałeś. Tylko dlatego, że nie wiem, mam jakiś problem emocjonalny. Dokładnie. Już nie mówię, Boże, przepraszam, że ja przestałem siebie patrzeć jak na geniusza muzycznego. Nigdy więcej to się nie powtórzy. Więc w ogóle spójrz, czy ty przypadkiem, że jakiś swój nieuzasadniony lęk nie zakopałeś Bożego daru. Spójrz, przyjrzyj się temu, bo to są, mogą być bardzo ukryte rzeczy. Mogą to być ukryte pragnienia, które nawet miały w świecie, ale które w momencie, gdy się nawróciłeś, zaczęły być coraz silniejsze. Ty po prostu pogrzebałeś to, zagłuszyłeś. Zagłuszyłeś. Spójrz na to. Amen. Bo z tego będziesz rozliczany. Amen. Właśnie też z tego daru. Dokładnie. Aniu, chodź.